Siemanko, witam Was w dzisiejszym odcinku i moi drodzy, dzisiejszy odcinek jest odcinkiem finałowym. I tym samym z buta wchodzimy w sezon trzeci. Przed chwilą na kanał Obnowcia wleciał film z naszej sesji, którą robiliśmy pod wodą na okładkę płyty, więc wpadajcie na jego kanał, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. A oprócz tego wpadnijcie do innych ekipowiczów, ponieważ większość z nich dzisiaj wrzuciła film na swoje kanały, więc jeżeli ich jeszcze nie widzieliście, to też je oglądnijcie. A jeżeli chcecie zostać ze mną w trzecim sezonie, to zachęcam Was do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał i... I co? I tyle kurwa w sumie. Także wpadajcie, oglądajcie, subskrybujcie oczywiście. Mówię, dobra. Chcecie zostać ze mną w trzecim sezonie, kurwa, jebane. Dobra, nie teraz, tak nie teraz, nie teraz. A dzisiaj zaraz zobaczycie, co będziemy robić, ponieważ czekamy na ekipowiczów. Zobaczcie, co się tutaj przygotowuje z tyłu. Ja dzisiaj zaprosiłam kilku, w zasadzie kilka dni temu, kilku ekipowiczów, którzy są chętni, aby wziąć udział w odcinku tatuażowym. I są oni naprawdę odważni, ponieważ każdego z nich poprosiłam, aby przygotowali jakiś wzór i będziemy między sobą losować, kto co sobie będzie tatuował. Czy macie fajne wzory przygotowane? Ja mam penisa we wzwodzie. Ze włosami. Zajebisty i chcę go wylosować. Jest z nami też tatuator, który może wam ten wzór zrobić. A jeżeli jesteście wystarczająco odważni, to może wam go zrobić inny ekipowicz. Ja tutaj przydzielam. Nie no, dzięki. Jeden wzór nie zostanie wylosowany i będzie on zarezerwowany dla pateca, który dzisiaj wieczorem przyjedzie i też sobie ten wzór wytatuuje. I osoba, której to będzie, proszę nie mówić, tak? Tak, proszę się nie przyznawać, jeżeli wasz wzór nie został wylosowany. Oby to był Mike Penis. Oby to był Penis. O Boże, co ty tam masz, pająka? Co? Dobrze wylosowałem. O Jezus Maria. Pokaż. Ale dobrze, tego nie mam. Czemu tego nie mam? Ej, ale zrobiłem sobie. Takie są postrane wzory? I takie wielkie? No właśnie. Ja dałam taki malutki. Nie, no może być mniejszy, może być mniejszy. A kto dał? Czyżby Mateusz Trąbka? Ja dałem. Git. Bo wiedziałem, że ty jesteś git, ja jestem git. Ja bym na Mike nie był git. Ja bym nie był git. Tak! 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 Mój! Mój! Mewa! 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 Co wy tak poszaleliście z tymi wzorami? Ten odcinek. Mewa, w końcu. Kiedy robiliśmy ten tatuaż, również wtedy dałem mewę i nie została wylosowana. Do dwóch razy sztuka. Do dwóch razy sztuka. Pokaż. Ja już to wiem, ja już to mam. Ekipa. Mam z tyłu głowy jeszcze. Jak Superman. Kurwa, ekipa. Karta przysługi. To jest karta przysługi? O kurde, a trzeba to zrobić tak najbardziej minimalistycznie, żeby mi pasowało do dziarek. Myślę, że takie ultra cieniutkie by to musiało być. O, karta przysługi na pewno Michael. Małe, nie? Yeah. Michael kartę przysługi, bo Michael lubi kartę przysługi. Tak, tak. Nie no, ale spoko. Kto został? Ja zostałam. Tak. Ej, tak? Jest tutaj... Mu... To też napis ekipa, ale po japońsku jakby co. To jest ten. Nie mam tej koszulki na sobie. Nie. Właśnie chciałam porównać, czy to do góry nogami, czy nie? Nie, nie, nie sprawdzaliśmy, czy to jest to samo, ale ty wy macie fonetycznie, a ja mam po prostu japońskie ekipa jako ekipa, a, nie? A, ty masz jako, no, ja też, to miało być na początku na koszulkach. Spoko. Ale uznaliśmy, że tam, że... Nie wiadomo, czy jest poprawnie. Nie, że tam pisze, po, że najlepiej przetłumaczy na angielski, na polski no, się źle no tłumaczy tak. Ogólnie japoński, lepiej na angielski, no i tam jest jako team, jako coś tam, no coś tak, tam, ale ekipa, no, ale... team, zespół, to jest... Zatem po pewno was zaszli, uznali, zacząłem chrapać. Nie, to takie. Co w kolorze robię? Nie, no czarny. To jest... Długopis był czerwony po prostu. Widziałem, co robię. Na łydzie? No kurde. Lecimy, zrobię ci kontent na odcinku. Zajebiste. I co, nie zmniejszyłeś go? Nie, po co, by przeszło. Ale powiem ci, że ci zazdroszczę wzoru. A ja bym jeszcze tu ekipę dodał gdzieś, dałby się? Na dupce? No. Co by zrobił? Ekipy. Małe takie. Znaczek? No. Żeby w środku była, nie? Na dupie pająka? Bo mamy ekipę, to ja ci mogę dać twój tatuaż, go wydatujesz go. Kurwa, nie takie duże. Nie no, dobra, bez tego SS robię gdzie indziej. Nie sądziłam, że tak polecisz ze wzorem. Ale dobrze, ja... kurwa, trąba! I o to chodzi! Ja też myślałem, że po prostu to może być dużo mniejsze, nie? No to uznałem, że takie... To że... by było ciężko zrobić chyba dużo mniejsze. Nie, no mniej szczegółów by było po prostu. Jakbyś to pomniejszył tak dwa razy, no to było po prostu dużo mniej szczegółów. Byłby no tak. Zarys, że to jest ptasznik. Ale totalny chill według mnie. Ale wielki! Ja, pam, 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 pam. O kurwa, zaczyna pierwszego. To jest bezproblemowy gość. Łydeczkę z gitem totalnym. Boli? Nie.
Trochę tak, zaraz się przyzwyczaić. Kurde, właśnie nie. Dzięki, że mi teraz nie bolało w ogóle. Mnie u góry chyba nie bolało, ale na dole bolało mega. Mnie nie bolało w ogóle. Ale masz dobre miejsce do obczajania, jak tam idzie. Ja lubię być na bieżąco z tym, jak tam tatuaż, jak jest w jakimś miejscu nie widzę. Idealne tatuaż na plecach, tak. Że nie wiesz, co się dzieje na twoich plecach w ogóle. Sebastian dobrze wie, jak się zachowywałam po zrobieniu tego tatuażu, jak pytałam co 3 minuty, jak tam ile już jest zrobione. Dlaczego mewa? No bo lubię, uwielbiam. Nie pamiętasz w Stanach, jak byliśmy na tym molo i był mewy, się mówił mewy! No pamiętam. Ja od zawsze kocham mewy, są takie słodkie. Delfiny, a mewy! No popatrz, jak ona jest słodka. Jak można nie kochać mewy? Jak można nie kochać mewy? Jak można nie kochać mewy? Zobaczyłam, to myślałam, że to mewy to są w kurde ptaki. Ja kiedyś pamiętam, jak byłem rano na plaży na jeb... I pijemy saskę. Siedzimy sobie w jakiejś tam restauracji, bo już była zamknięta, a tam tylko siedzieliśmy, tylko te mewy. Michael, nie możesz się ruszać. O, chyba boli, bo widzę mi... na kości. Możliwe, że tam jest bardzo do mnie? Mogę spróbować. Kurde, no nie wiem teraz, co wiem. Jak zrobisz ją za cienką? Chcesz, ja ci mogę maszynkę zrobić. Robiliśmy kiedyś, jak byłem w tym. To będzie po kalce, więc to na linii po prostu. A, to git. Po kalce będzie, ale... No kurde, klasa panie. A chcesz się dziś podpisać? Nie mam jego. Mam ci się podpisać? No to ty. Koniec! Co? Koniec! Wow. Ale duży, ale bydlak. No, jest ogromny. Wielki, no. Ej, ale jak ładny. Ale on jest wielko ci Zosi. Jakbym tutaj dał na niego Zosię, nawet to nie ona wiem, jest... Zosia nie jest mniejsza trochę. Nie, myślę, że bardzo podobna. Tak? No. Nazwego Zosia. Tak go nazwij. Nazwij go. Tak, no, tak, on się tak nazywa dzisiaj. Zosia. Wujek Łuki i Zosia. Tak, wujek Łuki i Zosia. No i gdzieś. Fajne, podoba się? Ej, jak teraz na to patrzę, to mój wzór. Chłopie, to jest mi gratulujesz, tak? Gratuluję, gratuluję. Ale gratulować, to mogę Sebastianowi zrobić tatuaż. Gratuluję, to będzie takie tatuażu. Jakby mi się nie podobało, to by nie zrobiło. Nie no, wydaje mi się, że pasuje. Tym bardziej, że tu masz jakiegoś robola na ręce. Ale robola... Masz dwa insektody, znaczy insektem, no nie wiem, czy można nazwać pająka insektem. Masz ptasznika i insekta jakiegoś z Azji wodnego, tego latającego. Ty robisz tatuaż. Teraz. Tyle, nie wytłumaczysz. Już wytłumaczę. Ja robię teraz tatuaż Marta, ale mamy 50 minut, bo musimy jechać, nagrywać finałowy odcinek Marty, więc podajcie do niej na kanał, bo już tam jest. Tak, Marta już jadą pomidory. XD, nie? A może nie chcesz go kolorować na czarno? Uwaga, mój tatuaż to logo ekipy. Kto by się spodziewał, że będę miał kolejne logo ekipy na ciele? Jedno już jest tutaj. Dosyć jest całkiem duże. Dosyć duże. Jeszcze mam tutaj napisane, nie? Zastanawiam się, bo takie coś mówią... Jest troszeczkę mniejszy. Nie, na pewno mniejszy. Bo taki duży to... W ogóle zastanawiam się właśnie, żeby był mniejszy. Tylko, że to będzie bo tutaj mam nogę, gdzie mam po prostu różne tatuaże. Pokaż tą nogę. Ale no nie wiem, czy bym tutaj dało to E. Wydaje mi się, że może być za ciężkie do tej nogi. Bo myślę, że tak, jak byłby sam kontur, to mogłoby to pasować, ale... Właśnie się zastanawiam, czy w ogóle chcę to tutaj robić. Tak. A jakieś inne opcje masz? Myślałem na przykład o jakimś palcu. O kurde, że takie malutkie zrobić? No tylko wtedy musiał być dużo mniejsze, nie? Mhm. Tylko myśl o tym, że kiedyś możesz chcieć sobie wytatuować dłoń albo coś, no. Nie daj Boże. No i tak już ta ręka jest taka, że ta jest z pomysłem, a tutaj... Tu zawalnąłem logo ekipy, bo miałem jakąś gwiazdkę z tego, z challenge'u też. No. Półtora roku temu chyba nagrywałem się ten film, bo z 2 lata temu. Później stwierdziłem, a tutaj sobie zrobię tym A poczekaj, tym i... tu nad kostką. Na pustej klasie jakbyś zrobił malutkie pod kodem. O, patrzcie, jaki Peter w tle. Wow, co? W szoku. Widziałeś? Ale tatuaż byś miał. Twój nowy tatuaż. Nie, no może być po tym, może być, bo takie mocno neutralne. Jak będzie na środku, w sumie to git. No właśnie, zabiłeś szybko. Wyżej nie. Zabiłeś szybko mój pomysł, a tutaj to może pasować, bo to będzie równa linia pod tym, więc tylko malutki. Ja bym go jeszcze trochę zmniejszyła. Zabiłem pomysł, bo się zastanawiałem, czy może by gdzieś nie wyglądał po prostu fajniej, ale chyba nie ma takiego miejsca. No w sumie spoko wygląda. No tak, no git. A co? Tak to tak? Dwa razy mniejsze i co? Być taki wypierdek mamy pod tym kodem QR, ten kod QR. No dobra, duży. No to taka wypierdek. Nie ma co, będziemy tak to tracić czas na jakieś drukowanie podwójne. No dobra. Nie potrzebujemy. Musisz być grzecznym pacjentem. Będzie bolało. Nie utrudniać będzie pracy, będzie w bolało. Naprawdę? Nie, no nie wiem. A ty miałeś w tym miejscu, żeby... Nie, chcę, pierwszy tatuaż? Tak, to jest mój pierwszy tatuaż. Musisz mi pani powiedzieć, że na pewno nie będzie bolało. Mogę ci powiedzieć. Będzie? Na pewno nie będzie bolało? Nie, no nie wiem, ale przecież miałeś w tym miejscu. Chyba nie było źle, nie? Kotka skoły. Chciałabym zobaczyć. Najpierw mleko, a potem płatki.
Idź, może Marta jeszcze zjedz jajecznicę z ketchupem. Powiem tak, Murcix, jak patrzę na to, co robisz, to byki z cyby. No i ładnie. Profesjonalista tutaj ten. Proszę. Nie, no gdzieś, gdzieś. Podoba mi się, najbardziej mi się podoba na moich plecach się. Ta różnica w skillu między lewą nie a prawą dziarą. Ale będzie boleć, kurwa, ja pierdolę. Ja lecę szybko telefon, oglądam filmik jakiś. No boli, nie, no nie, no miałem w tamtym miejscu tylko trochę wyżej robiony taki QR kod, więc myślę, że to przeżyję bez żadnego problemu. Jest git, jest git. Może zrobimy takich 10 pod rząd, tu, na kręgosłupie. Na każdym kręgu jedno E. Tak, przeżywałam kręgosłup, opalony. Też było bardzo fajnie. Tak, proszę Państwa, Marysia Rzeskara kiedyś pana powiedziała: o, palę się na solarium, dzieńcie tatuowanie. Ale przecież wszyscy to wiedzą. No wiem, ale muszę to przypomnieć wszystkim, tak? Koniec sezonu. Początek nowego sezonu i niektórzy w tamtym sezonie zrobili głupie rzeczy. Podjęli głupie decyzje. Ale teraz jest nowy sezon. Tak, jest już... jeszcze głupsze, haha. Murcix, tylko jak będziesz leciała, to nie żygaj. Właśnie, wszyscy już wiedzą, czy Murcix przeżyła. No a my jeszcze nie wiemy, no chociaż ten odcinek wchodzi na końcu. No, zrobane. Wy już wiecie, czy to przeżyłam, czy nie przeżyłam. A my jeszcze nie, także jak my się jeszcze możemy pożegnać z Martą, a wy już nie. No nie pożegnałem się, jak nie przeżyję, to nie będzie odcinka, chyba że ktoś wrzuci na mój kanał i zostanie dla potomnych. Nie no, trzeba będzie wrzucić. Kolejne E, proszę Państwa, w moim życiu. Zastanawiam się, ile jeszcze tego będzie. Na blachę. Not good feeling, you know man. No nie wygląda to, jakby było przyjemne. Nie no, trochę jest nieprzyjemne. Ale będzie pięknie wypełnione za to. Jakbyś mi robił tak po całych plecach, to chyba bym umarł. A, ja i ty moje znoszenie bólu tatuażowego. Ale wiesz co, ty masz też pecha do tych tatuaży. Wybrałeś sobie styl, w którym popatrz, na przykład tutaj, to masakra, to były takie właśnie na czarno, nie? No. Kreski, masz mnóstwo wypełnień i tak taką dalej. Właśnie, taką wielką igłą robione, wiesz. Nawet ta czacha z tyłu ma czarne oczy, czarny nos. Zrobić na tej ręce, bo jest tak goła teraz. No. Strasznie jest goła, no zastanawiam się właśnie nad nim, tylko to mi nie pasuje trochę i to. Nie wiem, ale co ucieka. Co no, tak. Pietra H, jesteś może aż w połowie, kurwa. No, bo już boli. Za połówką. Pół metek, albo i końcówa. No jeszcze, kurwa. Gdyby już tak wiercił, to będę dłużej. O kurwa. Ajajaj. Chyba koniec. Chyba? Skończyliśmy kontur. Teraz będziemy wypełniać. Już? No. Chodź, tatuaż zrobiłem. Pokaż. Fajnie, nie? Ciekawy jaki. Nagrywam właśnie odcinek z tego, że zrobiłem tatuaż. Nikt nie wie jaki. Pierwsza reakcja. Co? No, już taki masz. Tak? Nie zszokował mnie. Tak? Ale git wygląda. Wydaje mi się, że będzie pasował w tym miejscu. To dawaj, sobie. Biorę lusterko sobie. Kiedyś się ekipa rozpadnie i będą się usuwać tatuaże. Jesteś usatysfakcjonowany swoim wylosowaniem? Nie, no tak, no mam mega neutralny tatuaż. Taki bardzo neutralny, po prostu wiesz, no ekipy, nie? Więc tak naprawdę no, nie jestem w stanie... nie jestem w stanie, wiesz, powiedzieć, że to jest coś niesamowitego, ale nie jestem w stanie też powiedzieć, że to jest coś złego, no bo po prostu... Ale pasuje ci, masz i tak dużo się dzieje na tych twoich plecach, jeszcze pod tym kodem, że nie widać go tak ale też symetrycznie bardzo, się robi, to jest spoko. No. Już wróciliśmy po przerwie. I teraz ja robię tatuaż i zaproponowałam Marcie, żeby spróbowała zrobić mi jakąś kreseczkę albo coś takiego. Zobaczymy, jak ci będzie szło. Cicho. Ewentualnie Sebastian później to poprawi. Najwyżej trochę dłuższą igłą czy coś, ale no. Żeby spróbować. No, mam dla ciebie coś. Co? Mam dla ciebie coś niesamowitego. Co myślę, że brać autobus na koniec, na finał powinni też... W sensie, powinniśmy ich zaprosić i powinniśmy się spytać, czy nie chcą czegoś zrobić. Nie, już tatuaż, kurde. Ja się o to nie chcą sobie na przykład, wiesz, wspólne dziary zrobić. Może pytajmy ich, może chcą. Czyli za co dzień. Siema. Słuchaj, się pojawiła jakaś opcja, jesteś bratem czy nie? Z trąbą siedzimy i tutaj trąba zrzucił, może się tatuaż zrobili. Co? Nie chcesz? A, no dobra, no to nie robimy. No i kurde, brać autobus. Murcix, musisz pilnować, żebyśmy nie zrobili do góry nogami. Chwila, muszę sprawdzić, jak się pisze. Od krokiet oszalał, ruchać mi się chce i miałczy cały czas. No jak ostatnio byłem na wciach, to też biegał i miałczał. Będzie mogła Marta spróbować mi zrobić kreseczkę? Może ci zrobić, jak chcę. Nie! Może aż tak to nie. No jest takim maluszkiem, no. No chyba git.
pasuje wielkością do pozostałych dziarek. Możemy go troszeczkę zrobić grubszego, wiadomo, żeby pasował do tych tutaj. No jest miała takie pusta. No wiem. Jakby go zrobić tutaj i by była taka piramidka. Ty, to nie jest zły pomysł, możemy to zrobić. Dobra. Często ludzie pytają, co po YouTubie? Może to właśnie będzie to. Nabierasz tusz tą ręczką? Jakąś wiesz, prostszą. Naciągasz skórę? Ej, w ogóle są takie cienkie, dajesz sobie taką cienką kreskę zrobić. Ale wiesz jak trzymać? Kurde, boję się. W moim E to wiesz, w moim E to by trzypało, by zrobiła krzywo, to by nic się nie stało. Dobra, dobra, chill. No ja pierd... Napionowo. Napionowo, dobra. Nie, boję się. Nie, już zrobiłam ci kreskę i już wiem, że jest krzywo, bo ona mi lata. Nie podoba. Nawet nie wiem, czy nie podobałaś. W sensie ledwo co chyba to się roz tego było. A jak zrobię ci krzywo? No to tak trudno. Powoli. Najważniejsze to powoli. Ty tą stronę ciągniesz. No, za szybko. Jak będzie krzywo, to się zmaży kalkę i się mu ustawi tak, żeby pasowało. Coś tam poczułam, ale to pewnie by z tego nic nie zostało, nie? No. O właśnie, no i zrobiłaś. Dobra, już nie chcę. Już nie chcę. No to co, Marta? Co po YouTubie? No chyba jednak nie będzie moja przyszła praca. Dziękuję bardzo. Ej, ale coś tam wbiła. Ale jak krzywo, Jezus. Ale to jest totalnie, jak widzisz tą maszynkę, to ona jest tak nieprecyzyjna, wiesz co no chodzi? No strasznie, no jak ona zaczęła mi drgać, czułam, że twoja skóra lata mi na wszystkie strony i ja latam na wszystkie strony. Ale to nie ma totalnie znaczenia, dlatego że i tak to będziemy poprawiać grubszą igłą, a poza tym to jest, wiesz, to są takie kreski. O, uwielbiam to uczucie. Tutaj jest igła, a ja coś czuję w plecach nagle. No i to by było na tyle, już moja dziara jest skończona. Już podarłaś, zajebiście. Tak. Serio? Znaczy, no tak naprawdę już jest skończony. Tatuaż tutaj po środku jest ta kreska, którą Marta zrobiła, ale ona jak się zagoi, to się troszkę rozejdzie i będzie wszystko git, więc no. Piękny. Jest troszeczkę tej kreska przy tym, ale to się i tak rozejdzie, więc tego nie będzie widać. Będziesz miała pamiątkę po mnie, że krzywiłam kreskę. Prawdopodobnie to zejdzie, w sensie zrobiłaś to tak leciutko, że no to co mówisz, to właśnie, że pewnie się nie wbiło to nawet. Dobrze, no. Super. Każdy z was z domu ma nogę youtubera albo jakąś inną część youtubera. Ja też tak będę miała nogę youtubera i zrobię sobie to. Majkiem ma taką dziabę, że to o kurde, wiedzione. Nie ciężko pół nogi wydziałać. Ale zajebiście to wygląda. Ale dupkę ma. Majkę, stoję tutaj i już się ciebie boję. Fajnie, chłopie. Teraz jesteś Spider, a nie kurde. Jakiś tam smok. Marta jednak początkowo myślała, żeby zrobić bardziej minimalistyczną wersję, żeby nie dawać tych postarzeń, ale jednak ta wersja będzie goła. Pełniejsza. Tak, bo tamta była taka goła i chyba w ogóle robiłam tutaj tak z przodu nogi. Łysa bo była. Nie, jakoś nigdzie mi nie pasuje. Ale łysa była tamta. No zobaczysz, odbijesz kalkę tutaj. I zobaczymy, czy będzie pasowało. No. Nie wygląda to źle. Masz taki... A jakbym... Tak, a niżej, jakbym... No jaki wysokość trzymam pomiarówkę? Czy to jest tutaj sobie... Musisz, a ty bez tego nie jesteś z tyłu? Co? Naprawdę nie jesteś z tyłu? Nie, nikt tego nie jest na ręce. To zrobię sobie kartę przysługi i tutaj zrobię sobie coś innego. No i dobra, to robimy tak. Marta, będziesz na miniaturce ze swoją z tobą. Zajebiście. Nie skraca mi nogi? Z przodu? No. Ale krótka noga. Nie, no ale krótka noga mocno. No, ale ja jestem panem takiego, tutaj, bo będziemy mieć prawie pecik na tu, prawie. Ty, w sumie ty masz prostokątny tutaj. Chcesz to poglądać? Pokaż to od boku. Może być. Mi się chyba podoba bardziej od boku, bo jest mniej widoczny, faktycznie. No mi tu coś nie pasi, chyba faktycznie sobie zrobię z boku. Szczerze? Ten dokument też mi się podoba. Karty to są najgorsze, co zrobić, co? Karty najlepiej wyglądają albo realistyczne, albo oldschoolowe. Te dwa typy, nic więcej. Dobra, także przepraszam was widzowie, ale spipczyłam teraz. Nie no, totalnie ten tatuaż nie pasuje do mnie. Nie chcę go nie robić, chcę go zrobić, ale nie chcę też, żeby mi przeszkadzał po tym, więc po prostu zrobię go sobie pod stówką. No i jak Kasia parasolkę i tyle. Zajebiście, wiesz jaka będzie beka? Wyjdzie ci, ale będzie taka beka, że to k***a będzie najmniejszy, jaki jest. W takim wypadku. Tak, najmniejszą i nas pod stopą. Najlepsze wyjście, bo uwaga. Robisz tatuaż, więc nie wyszłaś na osobę, która nie chce robić tatuażu. A, uwaga, będzie na stopie. Będzie bardzo śmiesznie łaskotało i będzie taki, to jest, no ja miałem. I będzie mega śmieszny ból. To jest taki ból, że to w sumie nawet nie jest ból, to jest taki dzicy, no nie da się tego określić, nie da się. Trzeba mieć tatuaż na stopie po prostu, zrobiony. Jeszcze to lepsze? Że nigdy nie robiłem na stopie. Serio? Nie, ucisk, ale bardziej łaskocze czyszczenie stopy niż ogólnie.
O kurwa, to będzie ciężkie. Przyzwyczaić się zaraz, zawsze na początku jest najgorzej, tak samo jak się chodzi na stópki. Ja czasem, jak siedzę na stopach i jestem czymś tak mega zajęta, to mnie nic nie rusza. Właśnie, ja byłam wczoraj i też prawie panią pokopałam. Git? Zachowane? Tak. O kurwa, napięcie? No. Ja pierd***. Idę, jak śmiesznie to wygląda. Napięcie, to byś czuła niezłe napięcie. Albo musisz na jakimś odcinku wykorzystać kartę przysługi. O Majka! Ja się zmarzę. O kurde. Tak, musisz to zrobić. O Jezu, no, ja wykorzystuję kartę przysługi. Pokazujesz stopę, a tam kartę przysługi na stopie. Nie no, musisz coś wymyśleć, żeby na jakimś odcinku, na którym będzie Michael, to wykorzystać. I on będzie musiał coś zrobić. Dobra, ostatnie spojrzenie na gołą piętę. Odklepujesz jak na to? Odklepujesz. Ale co, jakie uczucie? Nawet się nie wbiłem. Nawet się nie wbiłem. Serio? O nie! Nie, ale to. O ja pierdolę! Jakie nieprzyjemne! Każdy ten ruch to będziesz miała linię po tym taką. Mam nadzieję, że nigdy nie ustanę z Dubaju, na pewno nie będzie. Nie, ale jest okej, myślę, że pod palcami byłoby dużo gorzej. Mogłabym nie dać rady. Ja miałem w tył, na środku. Robimy tak. Ej, ale bez kitu, robię taką mewę i jak kiedyś będziemy tatuować sobie jakieś imiona, to robię sobie Steven, piszę nad nią, Steven. Steven Seagal. Steven Seagal. I wiesz, to będzie coś takiego, że popatrzysz sobie na nią i mówisz, o fajnie, mewa nazywa się Steven, ale jak pomyślisz, wiesz, Steven, mewa po angielsku Seagal, Steven Seagal, jest taki, wiesz. Potrójny tatuaż. Już? Już? No i zajebiście. Michael tak będzie się nosił twój projekt. Tak. Mam nadzieję, że każda będzie kiedyś wystawa. Oczy sobie, Marta. Nie no, koniecznie. No i git, zajebista jest. Ej, fajna, podoba mi się. Jest to dużo lepsze miejsce niż ta noga. No, dużo lepsze. Śmieszne jest, takie sympatyczne. I teraz ona podoba mi się o wiele bardziej niż jak była taka wielka, jest teraz taka mała i jest bardziej w moim stylu niż nie. Uwaga, wydzierana pięta, pierwszy krok. I co? Nie czuję tego w ogóle. W ogóle? W ogóle. Nawet jakbyś miała ranę na sobie? Nie, właśnie nic nie czuję. Nie, lelemersko, myślałam, że będzie ci boleć. Nie da się, boli, to co to za tatuaż? Trzeba pamiętać o tym miejscu właśnie na takie momenty, trzeba pamiętać. Krzychu tatuuje sobie mewę, tak jak już widzieliście. Z rozmiar chyba już w sumie dobraliście, tak? Tak. Jest to drugie podejście do mewy, ponieważ pierwsze było na tamtym tatuażu, który robiliśmy również na odcinku, ale niestety nie została wylosowana mewa, tylko jakieś drzewo z penisem wystającym z ziemi. Ale dzisiaj okazało się, że byliście sobie z mewą przeznaczeni po prostu. Do dwóch razy sztuka, ja mówię, nie? Dokładnie. Ja nie widzę. Bardzo podoba mi się ta skarpetka ogólnie. Mega pasuje, mega pasuje. Stajnerska. No i zajebiście. O, a ja sobie za trzecie sprawdzę, jak zdemontować sprężyny w Volkswagenie Polo. A ogólnie cię bolały dziarki do tej pory, jak robiłeś? O, jak robiłem, to najbardziej bolała mnie chyba gdzieś w okolicy tutaj zgięcia, najwyżej, w najwyższym punkcie. To jak robiłem, raczej było gi, a na tamtą, na tamtej, no to... Krzychu nawet... Bardzo zajebista. Bardzo zajebista mewka. Rysunkowa mewka. Jaka pocieszna. Kurwa, musi być podpisana. Ale pasowałoby jej to. Ej, ale wygląda to jak z kreskówki. Bo, powinna bo wygląda być, to jak z kreskówki. Być taką krzywą kreską, takim dziecięcym napisem Steven. Tak. No, tak najlepiej pod brzuszkiem albo nad pleckami. Nad pleckami. Tak bez kitu, takie, że to nie jest brzydkie, ale że specjalnie jest troszkę narzucone na to właśnie takie dziecięce, takim śmiesznym tym. Ale ona taka jest, to jest taka... Bo ona nie jest, to nie jest real tak naprawdę. Że jak chyba, nie? Oglądaliście nie, kiedyś bajki, no nie no co ty. Jak oglądaliście kiedyś bajki, to właśnie to była ta mewa, która w bajce przylatywała nad wodę i tam... I patrzyła. I coś sobie tam gadała. Coraz bardziej chcę zrobić ten napis. I Steven tak wiesz, chodzi i tak się podpisuje. Jak masz saunę, chłopie, w stopie aż. No. Zaraz tam, nowe życie wyrośnie.
Nie masz popisane. No i zajebiście. Kozacka. No to super. Krzysiu sobie sam zaprojektował, sam wylosował, tak. No i teraz jest zadowolony. Ej, ja jestem tego ładna, że sam sobie wylosował taką. Naprawdę bardzo fajny. Piękna. O kurcze. Słodka. Fajna, no? Słodka. Witam serdecznie, witam sąsiada. Sprawa. Mamy spotkanie gminne w naszej części. Witam serdecznie, jedziemy. Zamy zegarek na moim telefonie pokazuje 32 minuty. Pates, nie było cię na naszym porannym losowaniu. Nie było cię. Sorry za spóźnienie, sorry też za spóźnienie, przepraszam, nagrywałem swój film, wpadajcie do mnie na film, bardzo fajny miałem, Trąba też miał fajny, Weronika też miała fajny, wpadajcie do nas na filmy, zajebiste. Już mówiłam, już zapraszałam. A czy ja mogę zobaczyć też innych tatuaże, bo jestem fest zaciekawiony. Nie było cię na porannym losowaniu, ale mamy specjalne losowanie dla ciebie, z jednym wzorem, mogę ci powiedzieć ciekawostkę. Jest to wzór, który ja przygotowałam o wyrzucie tu nic nie ma! Nie mam tatuażu, wygrałem! Albo wiesz właśnie. O tym, że ja przygotowałam ten wzór? Szczerze? Ucieszyło mnie to. No zajebiście. Uśmiechnięta chmurka. No i git. Pokażdżale, wariacie! O kurwa, taki tatuaż? No grubo! No. Ale spodoba cię, przysięgam ci, to nie tak jak... Tu? No nie wiem. A fajnie, że dobra, się właśnie... Nie martw się, tylko mnie trzeba się pytać. To była stopa. Fajnie, podoba ci się. Jak ona będzie trochę większa, to będzie jej bardziej widać oczy, nie? Jak będzie mniejsza, to one się mogą ci zlać po prostu. Można zrobić dziękę. To jest... co, gołą? Co, że jest gołą, kurwa? Mewa! Wylosowałeś mewę? Którą sam zaprojektował. Ty jesteś w Fast Seagull. Tak! Steven Seagal. Ona się nazywa Steven jak coś. Trzecie logo, ale jesteś kopio brandowany, kurwa. Tak, ja mam brand. Jak się ekipa rozpadnie, to muszę sobie wyciąć kawałki skóry, kurwa. A podoba ci się, kurwa? Tak, bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo przyjemny tatuaż. Ja się boję tylko jednej rzeczy, że po pewnym czasie ja będę miał tutaj tak dużo dziar, że moja stopa cała będzie czarna. No, będzie się... Ale fajnie skarpetkę. Będzie wyglądało. Ja mam rękę, a ty masz skarpetkę. Wygodnie? Ach, uwielbiam to uczucie, jak mam dziarę. Normalka, wiecie jak jest, nie? Ale w tamtym miejscu jest tak... niewesoło, wiecie o co chodzi? Skończona? Nie, chyba sobie ją pogrubimy, wiesz? Żeby była linia dookoła. No tak, bo... Trochę, bo tu się ruszył, tu się ruszył. Tu się ruszyłeś i tu się ruszyłeś, więc... Może być ja bym pogrubił. Leciutko, no. Kurwa, no powiedziałbym, że git, bo mnie trochę boli ta noga. Ale można pogrubić, no. Nie gadaj przez chwilę. Oj, to może być ciężko. Karta ekipy. Karta przysługi. Karta przysługi. To minimalka, nie? Tak. Coś tam wymyślił, no. Nie. Ale trafiło na Martę i Marta nie miała gdzie tego wydzierać, bo to był... Serio, taki... chciałam sobie zrobić na nodze i odbijałam tu z przodu, odbijałam tu z boku, no. Ale patrzyłam w lustrze i tak źle to wyglądało i zrobiłam na stopie. Kwadrat, nie? No to nie jest w ogóle dynamiczne, nie? Nie jest takie, wiesz, nie da się zrobić... Oj, to jeszcze? To był dobry zabieg, żeby zrobić tą grubszą, wygląda no. To pełniej, takie, znaczy pełniej, nie wiem, użyłam słów randomowych, ale... Jak się porównasz do oczu, bo jak wcześniej oczy były takie duże, tak. W miarę, i była taka strasznie cienka ona, nie? Urocza. Fajna, bardzo dziękuję. Besos. Fajna, bardzo dziękuję. Zadowolony? No. Czekaj, Sperantka. Muszę ci ją skleić, bo tak nie mierzyłeś. A właśnie tak czułam, że ci się może spodobać ta dziarka. Fajna, ja lubię takie infantylne. Ale tak, aby się każdemu spodobało, nie? No. To jest słodkie trochę. Dobra, moi drodzy, to już były wszystkie dziarki w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Długo zostawiacie łapeczki. Tak, mnóstwo łapek w górę. I przypominam o tym, żeście wpadli na filmy ekipowiczów, które dzisiaj wrzucali. A i tym samym... Rozpoczynamy sezon trzeci. Tak, i mam nadzieję, że przesłuchacie naszą piosenkę, kurwa, 1000 razy każdy z was. Tak, a jeżeli tego nie zrobiliście, to zróbcie koniecznie. Zapętlona, niech się nabijają viewsy i gitara. Nie musicie słuchać, po prostu zapętl, idziesz spać i to się nabija, nie?